Radio Kraków. Dwie minuty po północy słuchają Państwo Radia Kraków. Radiostrada nocą, już piątek. Witamy w nowym dniu. I tylko słuchają. Tak, ale nie, pracujemy nad tym. To wszystko ma... Ale straszyć nie będziemy. Nie. <laughs> A w naszym no. studiu dzisiaj e, gościmy... E, Pilota rajdowego z potężnym dorobkiem Michała Kuśnierza. Gościmy pasjonata sportów samochodowych i opiekuna młodego talentu Adriana Wronkowskiego. O, chyba jest obraz. Jest obraz, tak. mogą Państwo zobaczyć, że nie kłamiemy są. I widzimy też. Przepraszam i gości. Przepraszam, tak przejęty jestem, że już widzimy, słyszymy. Podziękowanie nami... dla Norberta, naszego informatyka, który uratował nam obraz. Dzięki Norbert. Tak. I z nami, gościem naszym w studiu jest dzisiaj też młodziutki. Ośmioklasista ze szkoły podstawowej z Kobierzyc pod Wrocławiem, hubert Laskowski. Tak. Ja, ja rozmawialiśmy przed przerwą, e, z Michałem. Michał, ja e, po, 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 poproszę cię, żebyś odniósł się do jednej kwestii. E, Poproszę też, żeby Adrian na ten temat, co o tym sądzi, powiedział dwa słowa. A, a ciebie, Hubercie, poproszę, bo, bo ja nie wiem, czy Ty to słyszałeś, ale żebyś się dobrze zastanowił nad tym, o czym dwaj dużo starsi od Ciebie panowie będą teraz mówili, ponieważ to dotyczy w bezpośrednim przełożeniu wyłącznie Ciebie. Mianowicie, Michał, po pierwszym starcie z Hubertem. Jako pilot, edukator, nauczyciel, podpowiadacz, no, 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 objaśniacz, to no, 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 nie wiem, już jak to nazwać wszystko. I po tym starcie zakończonym pewnym sukcesem, o którym Hubert później opowie, e, powiedziałeś taką rzecz w informacji prasowej, to, to, nie wiem, gdzie to się znalazło, ale ja na to trafiłem w każdym razie. Powiedziałeś jedno zdanie, które zrobiło na mnie, powiem Ci, piorunujące wrażenie. Mianowicie powiedziałeś: Naszym głównym celem było poznanie nowej nawierzchni i dojechanie do mety. A świetne wyniki są jedynie dodatkiem do zrealizowanego na 100% planu. No, powiem Ci, że w tym jednym zdaniu zawarłeś wszystko. Plan, realizacja, konsekwencja trafił się przy okazji dobry wynik, jakiś puchar, ale to nie ma znaczenia. Na tym etapie przynajmniej. No to, to, to ja, ja nie wiem, czy to tak, tak przez przypadek ci wyszło, czy to była ta twoja dogłębna myśl po prostu. Myślę, że chciałem zawrzeć w, w tym zdaniu wszystko, co powiedziałem, bo tak naprawdę z Hubertem startowaliśmy trochę na nawierzchni asfaltowej i szło nam bardzo dobrze. Tutaj Adrian wyznaczał nam nowe cele i stwierdził, że musimy spróbować na szutrze. I mo moje przemyślenia przed tym startem były takie, że przede wszystkim meta. Dostaliśmy zgodę od y, Łotyszy, aby tam u nich wystartować. I wziąłem sobie za punkt honoru, że jeżeli wykonamy tam jakiś y, dziwny numer, jeżeli nie skończymy tych zawodów, to wszyscy stracą do nas zaufanie i powiedzą, bez sensu, jeszcze nie teraz, poczekajcie. I tak skupiliśmy się z Hubertem na wykonaniu dobrej pracy i dotarciu do mety, że zrobiliśmy to tak dobrze, że wygraliśmy zawody. Wygraliście zawody. Adrian, pozwól, że. No, no to, 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 bardzo Cię proszę. No, to, 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 to jeszcze raz, Adrian. Świetne wyniki są jedynie dodatkiem do zrealizowanego w 100% planu. Proszę, słucham. <gry> znaczy, plan, no jest generalnie plan taki, że Hubert ma się, ma się jakby rozwijać I, i w zeszłym roku dokładnie rok temu zresztą Hubert był po kontuzji sezon kartingowy się skończył no i kurczę, no szkoda było tego sezonu i już urósł na tyle też, że jakby no mógł częściej zasiadać do rajdówki, zresztą moja rajdówka też się jakby odświeżała była w spawkar Speed Racing i była od nowa jakby zbudowana, odświeżona. No i też trzeba było jakby nią wyjechać. Panowie też nie wierzyli jakby w umiejętności tutaj Huberta, więc najpierw pojechaliśmy na Silesię Ring, na tor, żeby, żeby Hubert pokazał, że, że potrafi obsługiwać to narzędzie, jakim jest Peugeot 208 R2. Później zaczęła się współpraca już z Michałem, gdzie, gdzie, gdzie panowie startowali w Czechach, w takim cyklu e, rayleigh Koprka n, na, na takim poligonie Tatry e, w Koprzywnicy. Ale powiedz, jak doszło do współpracy z Michałem? Jak, jak, e, skąd wybór? Dlaczego akurat Michał? Czy wyście się znali wcześniej? Czy ktoś Michała polecił? No jak do tego doszło? Bo to, to ciekawe sprawy są. No, z Michałem, jak... Tak, no, Hubert najpierw pojechał z Bożydarem jedną pierwszą rundę w zeszłym roku, którą też wygrali jakby na asfaltowej nawierzchni w swojej klasie. Dość wysoko też w generalce, bo na siódmym miejscu. I po tym jakby starcią no też jakby się pewne drzwi otworzyły. Jedna osoba szepnęła Michał, druga osoba szepnęła Michał i tak... Ale Kilka nie znałeś tych... wcześniej Michała. Michała no tylko jakby z, z widzenia, z, z na widzenia zawodach. gdzieś tam na zawodach. I, tak. i, i jakby no po tych kilku sugestiach z różnych źródeł no wykonałem telefon do Michała, przedstawiłem jakby temat Huberta, czy, 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 czy zechciałby jakby współpracować. Od razu się zgodził. Od razu się zgodził. No dobrze. A dodam tutaj, że zgodziłem się dlatego, a tego nie wiesz z ciekawostki, że niedługo przed twoim telefonem oglądałem film z wcześniejszej rundy, jak Hubert jeździł. I tak naprawdę, a, jak zobaczyłem, jak jeździł, cię to. to... A wcześniej też startowałem tym samym samochodem a, jakby. No tak. I na tym to, że w Tatrach też jeździłem więc zobaczyłem pod duży potencjał. Dwie osoby. Pilot, który chce pomóc, kształci, pomaga. Wój który Cię wspiera, organizuje Ci wszystko, udziela Ci szalonej, szalonej pomocy, mówią na dzisiejszym etapie twojego, Twoich początków, bo tu, 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 tu to mówi o jakimś rozwoju, karierze. To są absolutne początki, pierwsze kroki. Mówią, świetne wyniki są jedynie dodatkiem, realizujemy plan. Czy, 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 czy Ty masz świadomość, w jakie Ty ręce wpadłeś w ogóle? Tak, mam świadomość. Masz świadomość. No dobrze. No, w zasadzie rozumiem, że nie będziesz tego rozwijał, bo co masz więcej powiedzieć, Właśnie. po prostu? Tak, tak. Musisz być posłuszny, musisz realizować, co ci każą, co robią, tak. e, co robią i, i to wszystko. Ale, ale... ale Huber... fajne jest, że słucha. Słucha, no to dobrze. Hubert, takie pytanie mam do ciebie też z ciekawości, yy, b, b, dlatego że yy, młodzi chłopcy, którzy chcieliby. Yy, jeżeli będą mieli takie możliwości, oczywiście. Ja cały czas mówię o tym łucie szczęścia. To nie bierze się znikąd, że ja to tak podkreślam. Chcieliby spróbować pójść tą drogą. Masz doświadczenie kilkuletnie z kartingu. Jeździłeś wózkami. Nagle spełniają się twoje marzenia. Wójci to umożliwia. Wsiadasz do samochodu rajdowego. Nawet na początku nie na zawody. Na jakieś testy, pojeżdżawki. Gdzieś tam sobie jeździcie, trenujecie. I tak dalej. Ale w wózku byłeś sam. Ze swoją strategią, ze swoimi myślami, ze swoim, że tak powiem, kombinowaniem. A tu nagle e, zakładasz e, hełm i, i, i nagle w słuchawkach w tym hełmie słyszysz, że nie jesteś sam obok Ciebie, ktoś jest i ktoś Ci mówi, co będzie za szczytem, co będzie za zakrętem i co będzie na końcu tej prostej. I, i, i jak wyglądało to twoje przestawianie się, bo to inna percepcja jest w ogóle? Znaczy tak, ja jeździłem dużo na symulatorze i tam jest też pilot A. i słuchałem i jak wsiadł, był, był ten pierwszy rajd i już miałem tą osobę z boku, to Nie, nie było to dla ciebie zaskoczeniem. Nie było. Nie, nie było to dla mnie problemem, nie przeszkadzało mi to, że ktoś siedzi i mówi, bo byłem już do tego przyzwyczajony od symulatora. No, i dobrze, ale, ale jak jesteś symulatorem, to tam jest jakiś program, tam się odzywa maszyna, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj teraz e, nagle słyszysz w tych głośnikach, że ktoś przekazuje ci nic innego, jak twoje wcześniej podyktowane myśli i zapisane rzeczy, które ustaliłeś swoim językiem, w swojej gradacji wartości, kolejności dyktowania, itd. i tak dalej. I to tak fajnie, chyba było. Tak, bardzo fajnie, jak usłyszeć to, co. Ja mam, co ja powiedziałem wcześniej na zapoznaniu, i to jest fajnie usłyszeć to, co bym chciał, niż czasami jak jest w grze, że nie, nie, nie jest to, co jest zaszczytem, na przykład rozumiem No widzisz No do, do, do tego zmierzałem żebyś to żebyś to żebyś to żebyś to powiedział. jak długo Michał Powiedz musiałeś czy, czy, czy Hubert od razu to złapał czy, czy, czy długo pracowałeś nad tym nad taką nad takim słownictwem nomenklaturą tymi terminami którymi się posługuje czyli wiesz no jeden mówi. Ciąć lub przyciąć. Drugi mówi ciąć lub zahacz, powiedzmy. No, to, to, każdy ma swój warsztat, swoją szkołę, powiedzmy i tak dalej. Jak długo go uczyłeś, żeby był konsekwentny w tych wszystkich swoich działaniach? Czy na początku było tak, że chciałem zobaczyć, na jakim etapie ten opis u Huberta jest. Czy w i, ogóle jest. I, czy, nie było tak źle. Opis był y, całkiem przyzwoity, natomiast był taki bardzo surowy, powiedziałbym. I nie do końca malował to, co A. będziemy y, widzieć. czy nie tworzył wizji y, drogi. Y, takiej prawdziwej tak. wizji. Był tak, takim tak. tylko odzwierciedleniem tego, co Hubert wcześniej zobaczył, aczkolwiek bardzo konsekwentnym już na tym etapie powiedziałbym. Natomiast ja próbowałem Hubertowi podsuwać jakieś pomysły z różnych moich doświadczeń rajdowych, nie na siłę, tylko w taki sposób, które Hubert zaakceptuje, które mu przylegną i które będą dla niego dobre. I tak naprawdę fajnie szybko Hubert wybierał, co jest dla niego dobre, co o, zmienił sobie coś pod siebie i już po tych paru rajdach wydaje mi się, że wypracowaliśmy na tyle dobry opis, że on naprawdę działa. Tak, ale, ale zgodzisz się też ze mną, bo, bo, bo tu, tu znalazłeś się w całkowicie innej roli. Wsiadasz do samochodu, czy to z Tomkiem Grycem, czy z Maćkiem Oleksowiczem pracujesz, robisz to, co do ciebie należy. On tworzy opis, ty to kontrolujesz, czasami zgłaszasz jakąś uwagę, powiedzmy ze swojej strony, ale generalnie notujesz, piszesz. Nagle wsiadasz do trzynastolatka I, i to jest całkowicie inna rola, innego rodzaju obciążenia, oczekiwania wobec ciebie. Dokładnie tak jest. Tutaj to wyzwanie było zdecydowanie dużo większe. Natomiast muszę szczerze powiedzieć, że startując właśnie z wymionym Mackiem Leksowiczym czy Tomkiem Grycem, tam też mocno uczestniczyłem w tworzeniu tego opisu i też mocno sugerowałem, co Oróżonego? ja uważałbym tak. za słuszne, więc jakby y, jakiś tam etap tej nauki y, u mnie już był, natomiast na pewno nie jest tak młodym y, człowiekiem, co było naprawdę dużym wyzwaniem. Aczkolwiek cieszę się, że podjąłem takie wyzwanie, bo to jakby coś nowego, coś co też w mojej karierze wnosi dobrego. Profesjonalni piloci, tak jak Ty, bardzo często uczestniczą w tworzeniu opisu jakichś odcinków specjalnych. Powiedzmy sobie szczerze: często idąc w tym kierunku, dbając o to, żeby kierowca w swojej frywolności nie nabił Ci guza po prostu. Trochę tak jest, chociaż ja w ostatnim czasie miałem to szczęście, że jeździłem z kierowcami, którym bardziej pracowaliśmy nad tym, żeby wygrać zawody, i próbowaliśmy ten opis zrobić w tym kierunku, żeby był szybszy. Żeby był szybszy, żeby był szybszy a przy okazji, żeby nie nabić sobie guza. Żeby nie nabić sobie guza. Dokładnie tak, bo to, to całe jeżdżenie w tych rajdach nie polega na tym, żeby sobie zrobić krzywdę. To ma być przyjemność po prostu. Adrian, a ty też powiedzmy, e, wtedy, kiedy nie ma Michała, no przecież ty masz częstszy kontakt na co dzień z Hubertem, mhm. też w jakiś. Sposób w kształtowaniu jego opisu, podejścia też, też brałeś udział? Niekoniecznie opisu, ale bardzo często jest tak, że we jeżeli Hubert jest na wspomnianym symulatorze, bardzo często wujek chodź zobacz A. i tutaj bardziej nad pracą rąk, żeby poprawiał pewne elementy tutaj. Te, te, te motoryczne, które, 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 które później będą potrzebne w rajdówce, żeby gdzieś tam przy odkręcaniu tej kierownicy gdzieś tam mu się te ręce na przykład nie poplątały. Także bardziej tutaj te techniczne, techniczne rzeczy, te techniczne no bo opis rzeczy. jednak on słyszy. I, i tak, jak, tak jak powiedział Michał, i zresztą Hubert też to przed chwilą zauważył, e, w grze, w której jeździ, tam w, w symulatorze, na którym jeździ, to jest opis zrobiony przez kogoś. I niekoniecznie jakby do końca jemu pasuje, czy, nie, czy niekoniecznie elementy drogi, pewne elementy na drodze zostały ujęte i on wyłapuje, bo ja też często siedząc koło niego, jak on, jak on jedzie, i, nie wiem, pilot podyktuje, nie wiem, cztery prawy, a Hubert mówi, nie, to nie był cztery prawy, to był trzy, więc, więc jakby też, nie do, że słyszy, to jednak patrzy oczami, co się, co się jednak wyłapuje dzieje na drodze to. i wyłapuje te, uh -huh, uh -huh. te, te, te niuanse. Hubert, ja mam tu takie, miałem przygotowane pytanie: czy masz już plan na swoją karierę, czy, czy dalej jest to tylko sprawdzanie, która dyscyplina. Sp Motorsportu, powiedzmy, no ale już odpowiedziałeś zdecydowanie jednoznacznie. Rajdy samochodowe, koniec, kropka. Nie ma. Chociaż, chociaż jesteś w wieku, przypuszczam, nie znam się, poprawnie ewentualnie, że mógłbyś w dalszym ciągu jeszcze go kartami jeździć w kartingu. Tak, mógłbym jeszcze jeździć go kartami. Do, 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 do jakiego wieku się jeździł? Tak naprawdę można jeździć cały czas. Do emerytury. <grym> tak? To tego nie wiedziałem. Był taki zawodnik ze Śląska, chyba 70-letni też jeździł w mistrzostwach Polski. Swego Co czasu. ty powiesz? Tak. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale... Ale, ale większość... A tak długo jeździł i nie zapamiętałem. Czyli za krótko. Ale większość chłopaków, powiedzmy, raczej tak jeździ do którego wieku? Różnie. To jest. E, między, myślę, że to jest około 15 roku życia 15-16. Tak, I to Aha. jest potem chyba e, wyścigi idą, raczej idą wyścigi. W, jednak wyścigi, widzisz, tak. czyli ja zadałem dobre pytanie tutaj, bo to, ale... to, to, to wydawało Dokładnie mi się, że, tak. że to powinno być jakieś takie automatyczne, no ale, 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 ale super, że idzie w rajdę. Czyli znaczy, jeżeli mogę wtrącić, to też Możesz. się bierze jakby jakby z tego, że um, w tym wieku 12-13 lat. Taki zawodnik przesiada się z małej na dużą ramę. I w momencie przesiadki no te koszty startu idą razy dwa. A. I to jest też jakby tutaj wyznacznik tego, że część zawodników jakby kontynuuje karierę tą kartingową i jeżdżą bardzo długo. Późniejsze jeszcze kategorie biegowe są jeszcze droższe i tak dalej. Czyli i tak to są już tego karty 180 na godzinę. No to są. Tacy no, no tak. No, no, tak, tak, tak. Więc, więc, jakby, no tutaj budżet i e, budżet od dużej ramy zaczyna się robić podobny, właśnie czy żeby się przesiąść do samochodów w wyścigach płaskich, tak jak tam nie wiem, e, puchar e, Pucharki, czy, czy tutaj jakieś takie starty m, e, Huberta. W rajdach to zaczyna już jakby kosztowo wyglądać bardzo podobnie. Czy, czy w takim razie, Hubert, ty masz sprecyzowane już mniej więcej, ty jesteś bardzo młody, to się wszystko może jeszcze zmienić, ale powiedzmy, masz sprecyzowane um, jakieś cele, w których chcesz dojść w rajdach, jakieś cykle, w których chciałbyś wystartować? Może, może na tym etapie nawet tej, tej swojej młodości jest już jakiś raj, o jakim marzysz, o którym marzysz? To. Jest cykl, są Mistrzostwa Świata i pojechać tam. Moim marzeniem jest wystartowanie w chociaż jednej rundzie tego cyklu. Najmocniejszym samochodem, jaki jest i jakby najfajniejszym razie, który będzie, to wtedy kiedy dojdę do tego. To nie wiadomo, jaki będzie występować. wtedy, bo tak. kalendarze się zmieniają i tak dalej. To brzmi troszkę, Adrian, tak pod twoim adresem, jako ostrzeżenie, chciałem ci powiedzieć. Znaczy no, się, no, my sobie zdajemy sprawę i, i jakby też e, zaczynając tą motorsportową karierę Huberta, e, od początku jakby też zdawaliśmy sobie sprawę, że może nadejść taki moment, że trzeba będzie powiedzieć sorry stary, nie pojedziemy dalej, bo, bo, tak się może, bo tak się może wydarzyć. Natomiast ja osobiście też nie, trakt, nie będę tego tutaj traktował jako porażkę, bo będziemy mieli na pewno fajne wspomnienia, e, będziemy mogli, tak jak tutaj, dzisiaj się spotkać i sobie poopowiadać e, kilka, fajnych, kilka fajnych rzeczy. Nie bądź takim pesymistą. Nie, no, nie, oczywiście, że nie, ale zdaję sobie z tego gdzieś tam też sprawę, e, że tak się może wydarzyć. I bardziej w kierunku tutaj wychowawczym to wszystko jest też robione, bo ja prowadzę jakieś tam swoje przedsiębiorstwo. Uważam, że pasjonaci i sportowcy to są później najlepsi pracownicy. I też dlatego tutaj, powiedzmy, jaka inwestycja jakby w charakter tego człowieka później. Powiem ci, Michał, że tego się dobrze słucha, ale tak pomyślałem o tobie w tej chwili. Hubert marzy o czymś no, troszeczkę mglistym, ale jednak konkretnym, ale jego wuj już się do tego przygotowuje, więc ty, jeżeli wytrwasz, to czeka cię znowu przygoda. Mam nadzieję, że tak będzie. Naprawdę, to taki tercet stanowi. Jeszcze mówi, nie bądź pesymistą. <grym> Czyli, czyli tak w wolnym przekładzie mówi bierz nad godziny. Tak już pracuje na czterech etatach. Jasne. Michał. E, takie pytanie mam, e, ponieważ to na pewno by zainteresowało naszych słuchaczy powiedzmy, e, i tak dalej, bo nie, nie każdy jest ze środowiska rajdowego. Radio ma swoje prawa, też słuchają go ludzie, którzy w tej chwili. E, Jadą taksówkami, w tramwajach, w autobusach. To, to, to nie są tylko... W łóżku nawet niektórzy, nawet w łóżku leżą, niektórzy tak, leżą słuchają, słuchają. tak słuchają. Tak. Sz szczególnie pozdrawiamy. O łóżku mówił redaktor Marcin Koczyba. I, i, i teraz... Nie wiem, jak zareagować. I teraz jest... Ale jest takie pytanie. Trzy starty z Robertem Kubicą. Dwa we Włoszech, jeden na wielkim rajdzie we Francji, rajdzie Divar. Powiedz krótko, bo oczywiście to jest audycja główna, głównie poświęcona Wam, ale w Twojej ocenie, jakim kierowcą jest Robert Kubica w Twojej ocenie? Ponieważ wtedy, kiedy pojechaliście razem te trzy rajdy, on był bardzo głęboko tkwił w Formule 1, bardzo głęboko. I jak to łączył z rajdami? No właśnie tutaj jest historia Roberta wygląda mniej więcej tak, że ja startowałem w pierwszych trzech rajdach, w których on wystartował. Więc w pierwszych trzech rajdach. Dokładnie Rozumiem. tak. Ale generalnie przygoda rajdowa z Roberta ze mną była taka, że zrobiliśmy bardzo dużą ilość testów, zanim pojawiliśmy się na tych trasach. Pierwszy start to był bodajże na Sycylii, w rajdzie Taormina Messina. Tam niestety nie ukończyliśmy zawodów, pęk drążek kierowniczy, ale tam Robert od razu pokazał to swoje tempo i to, jak potrafił jechać. I to było zaskoczeniem dla wszystkich wokół, że tak sobie radził. Aczkolwiek nie ukrywam, że to było też ciężkie, bo Robert y, tworzył opis, tam próbowaliśmy razem ten opis stworzyć. Y, no, stawiał też pierwsze kroki y, rajdowe tak naprawdę. Mm -hmm. I tak jak mówisz, wtedy jeździł bodajże w Renault. Mieliśmy zgodę tylko na wystartowanie samochodem Renault, więc jechaliśmy Renault Clio. Y, no i to był pierwszy start. Drugi start niedużo nie później był we Włoszech, y, bodajże Ronde Bergamo. Tam Robert jechał naprawdę fenomenalnie, natomiast już samochód się zepsuł i jakby też z tych zawodów nie ukończyliśmy. No, i tak jak powiedziałeś, trzeci start to już była taka prawdziwa impreza, ostatnia runda mistrzostw Francji. rajd du Var, który, no, no, jest moim do dzisiaj ulubionym rajdem, wystartowałem w nim kilkakrotnie. Kilkakrotnie, dokładnie tak. Kilkakrotnie. Tak naprawdę y, wtedy z Robertem ukończyliśmy ten rajd pomimo wielu problemów i z samochodem, i przygody z pogodami, i tam z doborem opon, ale to była naprawdę kawał ciężkiego rajdu i który udało się ukończyć i na tym jakby nasze wspólne starty się zakończyły. Ale, ale to jest, widzisz, fantastyczne, ponieważ też kilka, dwa tygodnie temu mniej więcej w naszej audycji występowali ludzie stanowiący drugi szereg Kajetana. Kajetanowicza był Paweł Kajzar, przecież znasz na pewno. Słucham. Słuchałeś. i jego przyjaciele. I, i nawiążę do tego, bo, bo Paweł później opowiadał o tym, jak zaczął jeździć po Europie, daleki wschód, latać po całym świecie i tak dalej, i tak dalej, ale podkreślał cały czas o tym, skąd jest, z Ustronia, małego Ustronia. Tam chodził do szkoły, tam grał w piłkę, skakał na nartach. Pa, ty, ty, ty Michał na co dzień mieszkasz w Suchej Beskidzkiej. W okolicach. W okolicach Suchej Beskidzkiej. Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie jesteśmy redakcją śledczą, więc nie będziemy się dopytywać. A już do na pow... pewno nie geograficzną. A nie geograficzną, <laughs> tak. Ale gdzie jest Sucha Beskidzka, wszyscy wiedzą. karczma Rzym. Dokładnie tak. Tak, tak. I tego typu atrakcje. I teraz Michał, powiedz, powiedz jak to się dzieje? No ja, ja, ja rozumiem, Adrian jakoś cię znalazł. Ktoś mu powiedział, podpowiedział, naprowadził, polecił, zarekomendował. Ale jak to się dzieje, że ty też e, lądujesz jako pilot w samochodzie e, gościa, który już jest liczącą się postacią w Formule 1? Jak do tego doszło? Okay. tak naprawdę w e, Chwoli Ścisłości mieszkam w miejscowości Śleszowice. Trudne do wypowiedzenia. Śleszowice. Tam niełatwe. łatwe. Piękna, piękna miejscowość. Rzeczy teraz bardzo blisko zapory w Świnnej Porębie. <laughs> tak naprawdę mieszkam trzy kilometry od słynnej Hopy na Mucharzu. Od słynnej Hopy na Mucharzu. Która została już zalana Odcinek przez specjalny Dąbrówka-Mucharz. Mucharz. Dokładnie tak. Tak jest. A przecież ja pamiętam Michał, kiedyś tam pomagałeś mi, e, organizowaliśmy testy. tam testy. Dokładnie tak. Jest. Dokładnie tam dokładnie tam tak. dużo tak. testowaliśmy, kiedyś teraz niestety jest ta droga już pod wodą. Pod wodą jest. Dokładnie tak. Może pod wodę to jest. Ale ta hopa też jest pod wodą? No nie, to zostało rozebrane, wszystko, droga z, z A, nic, zniknęła w ogóle. Całkowicie zniknęła. Tam dno jeziora było przygotowane całkowicie, jak profesjonalnie. Czyli tego, tego mostu kolejowego takiego, gdzie tak wszystko stukało się, jeździło, też już nie ma? Tak, on został rozebrany. rozebrany. No rozebrany. dobrze, ale wróćmy do tematu. No i no tutaj. Jak robot kubica ci odnalazł? Sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ ja też już startowałem w kartingu. Się muszę tutaj przyznać. Startowałem w Krakowie, w lidze kartingowej, była taka nieoficjalna liga kartingowa na Wawrzyńca na hali i. A, w hali kartingowej w Krakowie. W Krakowie, tak. tak I tutaj startowało tak naprawdę wszyscy zawodnicy byli z Krakowa, byłem jedynym zawodnikiem spoza Krakowa. No i tam mocno próbowałem się ścigać. Yy... O wygranie nawet tej ligi. I ale to t... były. Teraz się popiszę Hubert. Słuchaj uważnie, w razie czego popraw mnie swoją błyskotliwością. To był karting halowy. Halowy. No widzisz, widzisz, coś. Ale, wiem. ale z tego kartingu wyszedł Mikomarczyk. Z halowego. Dokładnie tak. Mikomarczyk startował w kartingu halowym i teraz jest aktualnym mistrzem Polski w Rajdach tegorocznym. To ty też będziesz. chyba najmłodszym w historii. Jak chyba najmłodszym w historii. Tak. No, ale ale, ale, ale przejdźmy do tego, jak trafiłeś, bo cały czas jakoś omijasz ten no temat. No i to... ścigając się na tej hali, natknąłem się na Roberta, który przyjeżdżał Proszę, gościnnie bardzo. i się tam też od czasu do czasu próbował Udzielał się. Z nami pościgać, po prostu przyjeżdżał w ramach zabawy swojej, no i gdzieś tam na jakimś etapie doszedłem dość wysoko i, i nawet w jakimś tam bezpośredniej komfortacji byłem z Robertem i tak się poznaliśmy. No tak, ale on mógł cię wtedy postrzegać i oceniać jako doskonałego kierowcę, że radzisz sobie z go kartem i tak dalej, ale nie mógł wiedzieć, że jesteś utalentowanym pilotem rajdowym. Znaczy wiedział, że jestem pilotem, a, a widział, że się bawię w karting. Aha, i to was połączyło, taki zew krwi powiedzmy. Dokładnie tak. dobrze. ja łączy powód. Partia łączy, no. <śmieniciela> Pasja. 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 Ja usłyszałem partia. Nie, ja, ja, ale, ale, ja, ale ja patrzyłem... Ale, ale ja, 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 ja nie, to ja, ja nie do wiem, no to odsłuchamy z nagrania, ale ja Te patrzyłem... słowa, powiedział Andrzej Górski. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja patrzyłem... Nie, 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 nie. Sprawdzimy to. Ja patrzyłem na usta Adriana, wyraźnie powiedział partia. Dlatego ja powtórzę Mówimy partia, myślimy, dobrze, może dobrze. zrobię krótką przerwę, zrobię przerwę. tak? przerwę. I wrócimy za chwilę. Partyjną. Nic tego nizowego w pół do pierwszej się zrobiło. Michał Kuśnierz, Adrian Wronkowski, Hubert Laskowski. Szybciutko przedstawiamy i mkniemy dalej do przodu, bo zostało nam niecałe pół godziny. Tylko... Tylko... Kto to widział? Od, Kto, to... od czego tu zacząć? Mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań. E, chcielibyśmy zadać wszystkie... E... Hubert, opowiedz w takim razie o, o pierwszym rajdzie, o pierwszym takim już poważnym starcie, o pierwszym rajdzie, o sukcesie, który wiąże się z tymi dwoma pucharami, które tutaj e, przywiozłeś. E, co to był za start? Gdzie pojechaliście razem z e, Michałem? E, jaki rajd? Jak długie odcinki specjalne? No to był rajd e, mini raj CESI z i to był raj na Łotwie. Na Łotwie. Tak. On miał łączną długość odcinków specjalnych, on miał 25 km OS-owych. Uh -huh. No i wcześniej jeździliśmy w piątek jeździliśmy jeszcze na takim torze na Litwie, żeby po prostu bo to był pierwszy raj i to była moja pierwsza styczność z szutrem. Tak. I po prostu nie wiedziałem, jak się po tym jeździ, tylko na symulatorze jeździłem i chciałem poczuć to, jak, 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 się, jak jest na tym szutrze i żeby i nie, nie odstawać jakby, jakby od tej e, e, całej e, tam otoczki, że po prostu pojadę i się na przykład rozwalę, bo nie będę nie poczuję tego, że na szutrze siedzi troszeczkę inaczej niż na asfalcie. Oczywiście. E, I ten ride troszeczkę się przednie stresowałem, bo to był pierwszy mój start, to był pierwszy odcinek w lesie to nie było na to, że ani, ani na poligonie, tylko to było w lesie, było jeszcze błoto doszło, bo, było, bo popadało troszeczkę. No i ogólnie ten start bardzo pozytywny, ponieważ wygraliśmy klasę juniorską. Z tego co wiem, to w klasie nieoficjalne wyniki, w klasie 1600 też wygraliśmy. No i w Generalce, w generalce też nie było najgorzej. Czyli udany. Bardzo Debiut. udany 20 miejsce na stop 15 zawodników, którzy przystąpili. Więc. I to jest istotne, widzisz. I to jest istotne, i to jest istotne, aczkolwiek będziemy cały czas wracali do tego słynnego zdania, wypowiedzianego przez Michała, że świetne wyniki są jedynie dodatkiem. dodatkiem. Ja, ja jak, byłeś, jak byłeś Michał na tym pierwszym starcie i on miał te obawy, błoto, drzewa, kałuże, ślisko, szuter i tak to, dalej, to w końcu zniecierpliwione powiedziałeś, dobra, młody, nie pęka, idziemy. Nie, bo przyjechaliśmy na ten tor, o którym wspomniał Hubert i próbowaliśmy tam budować zaufanie i zdobywać doświadczenia. Cały dzień ciężko pracowaliśmy, Hubert przejechał naprawdę dużą ilość kilometrów mhm. i uważam, że byliśmy dobrze przygotowani. Z małym, e, jednym małym minusem, no. którego nie przewidzieliśmy, Hubert świetnie sobie radził na asfalcie i na tym rajdzie był jeden odcinek asfaltowy. Rozumiem. Taki miejski odcinek, ale trzeba było jechać na oponie szutrową, szutrowej, no więc gdzie właśnie. tego nie spróbowaliśmy. I jadąc do tego odcinka... Opona, która całkiem inaczej się padła, jak na łyżwach prawie. Dokładnie tak. I wpadliśmy na e, ten pomysł, że Hubert nie jechał nigdy po asfalcie na takiej oponie, a w tych rajdach niestety ja muszę prowadzić samochód na odcinkach dojazdowych, ponieważ Hubert tak, nie ma tak. e, prawa jazdy. Więc zatrzymaliśmy się jakieś 500 metrów przed odcinkiem już koło Policji Łotewskiej. Tam się zamieniliśmy i te 500 metrów do startu do odcinka Hubert się przejechał, wykonał dwa hamowania i mówi: E, nie jest tak źle. I tak było. I tak było. No i mówię, że pierwsze hamowanie do zakrętu, później I było po było bardzo dobrze. Później. Dokładnie tak. Trudno nie zadać takiego pytania, bo, 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 bo musimy naturalną koleją rzeczy wracać do Twojego wieku, Hubert. Powiedz, czy, czy czasami zastanawiasz się lub w ogóle o tym nie myślisz? Czy, czy w jaki sposób myślisz o tym, że też jesteś na progu takiego, takiej procedury, powiedzmy i tak dalej, pójścia drogą dwóch młodych ludzi, o których jest bardzo głośno w tej chwili w świecie rajdów samochodowych? mówię. Mówię o Kalim Rowamperze i Oliverze Solbergu. Czy, czy próbujesz do tego nawiązywać, czy raczej zostawiasz to i skupiasz się na swoich celach i swoich zadaniach? No, no, oczywiście patrzę, co robią e, obaj e, bardzo szybcy kierowcy. Jak to się rozwija u nich. Tak, jak to się rozwija. No i e, z tego, co wiem, to chyba jeden raj, ten pierwszy rajd, co pojechałem, to jechał też Kalim Rowampera. I to był też jego któryś tam start. E, no, i cały czas śledzę ich wyniki, jak oni jeżdżą, oglądam onboardy. Z tego co wiem, to e, Oliver Solberg jest bardzo szybki na szutrach, bo on tylko jeździ na szutrach. E, I Kaler Wamfera jest e, identycznie bardzo szybki. On, bo oni pochodzą z tych e, estońskich e, szutrów. I e, są bardzo, bardzo szybcy, jak dla mnie. No tak, ale teraz, teraz w momencie, kiedy odpowiadałeś na to <coughs> pytanie, przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, że przecież chyba ty startując. E, czy to na tym pierwszym rajdzie czy na kolejnym na którym byłeś eee, tego nie pamiętam to, to, to podpowiedz nam eee, rywalizowałeś bezpośrednio też z synem jednej z liczących się byłych gwiazd sportu samochodowego czyli z synem Nikos nie wiem czy to słuchasz bo to twój podopieczny też w jakiś sposób synem Matiasa ale nie, tak? nie to był przepraszam tak To nie podopieczny Nikos możesz iść spać <grym> <grym> To tak, był... tak. Rywali, toczyliście tam jakiś pojedynek, prawda? Tak, toczyliśmy pojedynek. To był e, syn Armina Szwarca e, też szybki chłopak. E, no. Ile on, on ma lat? On ma 14 lat. lat 14, jest, tak, starszy tak, jest, starszy. jest starszy od mhm. No dobrze, no popatrz, to takie dzieciaczki już się zaczynają bawić, tam rajdówki. Ale to pamiętasz, że jedna taka zabawa w rajdy zaczęła się za garażem od kopniaka w kolano. Więc... Na Manhattanie w Ustroniu. Mm -hmm. tak, 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 tak. Od kopniaka w kolano. I urwania nogi prawie. Rozbitą butelką. Młodość ma swoje prawa. A, młodo, młodość ma swoje tak, prawa. Tak to się przyjaźń zaczęła, a rajdy tak. były później. Ale to jakby jedno z drugiego <laughs> wynikało. Tak. Adrian, jak to prognozujesz, jak to widzisz, jak to przewidujesz? E no, w pewnym momencie trzeba będzie dojść do tego, dojść do prawa jazdy i do licencji. Tak. Natomiast. Parę tutaj, lat jeszcze przed Wami. Jeżeli mówimy o licencji, no to w Polsce licencję tak naprawdę Hubert, według przepisów, które są, będzie mógł zrobić dopiero w momencie uzyskania prawa jazdy, czyli w wieku lat, lat 18. No niestety nie no niestety nie, tu cię muszę, tu cię muszę troszeczkę naprowadzić, bo być może to ci umknęło, tak jak wielu ludziom zresztą bo i tak dalej. Bo niby tam chyba jest 16 taki zapis, ale wszystkie zgłoszenia, nawet regulaminy, jak czytamy, to zawsze jest podane, że kierowca musi posiadać prawo jazdy. Także może nie wchodźmy, tak, jakby teraz powiedzmy tak Nie, na ten szczegółowo... temat nie wchodźmy i tak dalej, chociaż dość wyraźnie jest to zaznaczone, że, że przewiduje się w rajdach samochodowych ten wiek taki graniczny, 16 lat powiedzmy i tak dalej, bo oczywiście został napisany tam jakiś regulamin i tak dalej, za tym nie Poszły przepisy wykonawcze. To jak mówię, trzeba głęboko zakopać, zakopać się w przepisy. E, no, prawdopodobnie. No, Czyli wo... co będziecie robić przez te, przez te. No powiedzmy, w przypadku Huberta prawie. E, no powiedzmy. No, cztery cztery, cztery i troszkę. No. no Cztery lata, no, cztery, i pół roku niecałe zostało tak. Hubertowi do ukończenia 18 lat. Znaczy no, myślę, że no, będzie to, jednak to będą te nadbałtyckie kierunki. Mm. Łotysze są bardzo otwarci tutaj na to, żeby. Żeby Hubert jeździł na ich licencji. No nad tym wszystkim, jakby stoją przepisy FIA, które mówią, że mógł uzyskać taką licencję, tak. to musi tam chodzić do szkoły i, i, i być zameldowany. Więc no jakby też pracujemy tutaj, tutaj nad tym, bo, żeby mógł mieć znowu zagranic zagraniczną licencję, nie. Nie ASN-u w kraju, w którym tak naprawdę się w tej chwili wychowuje, no to musi uzyskać e, zgodę. Swojego swojego ASN u czyli w tym przypadku Polskiego Związku Motorowego. Rozumiem. Czyli, czyli, czyli zakładasz i to, masz, to macie Państwo w planach, ty, rodzice Huberta razem e, o, nad tym pracujecie, że e, to będą cztery lata. Nie oczekujecie tu jakichś splendorów, wyników i tak dalej. To będą cztery lata mozolnej pracy, edukacji, kształcenia. Tak, na, na to jesteście przygotowani. Przede wszystkim to, kiwasz przede wszystkim. głową. Ja, ja, ja też Ci współczuję, powiem Ci, wiesz. Ale później zobaczymy. Pytanie, co czy będzie. chcę. No. Później. Ja, jak, pan ale, Ale jak to wszystko przebrniesz i później już będziesz jeździł, czego ci życzymy, odnosił triumfy, będziesz gwiazdą podziwianą i tą karierę swoją będziesz pozycjonował, potwierdzał, to dojdzie do tego, że za 50 lat wystartujesz w 103. edycji Rajdu Żubrów. Jak szybko policzył? Bo, po, bo w przyszłym tygodniu jest 53. Za 50 lat wystartujesz 103. Ile będziesz miał lat wtedy, dodaj sobie sam. Nas już wtedy nie będzie. Pewnie. Nas już tam. Wtedy... Ciebie Michał też, nie śmiej się. Ale, ale. Masz e, szansę. Masz szansę. Taka droga. Jesteś, rozumiem, na to, Hubert, przygotowany i konsekwentnie to będzie. Masz. Takie hobby, taką pasję, jesteś tak zdeterminowany, i że będziesz konsekwentnie przez te cztery lata tak się, tak się poświęcał, uczył, edukował, robił wszystko w tym kierunku. Tak, będę wszystko robił w tym kierunku, żeby, żeby dotrzeć do tego celu, który mam. Piękne. A puchary przy okazji. Znaczy się, no myślę, że jest tam gdzieś ta pasja, bo, bo widzę, że, że ciężko pracuję, bo to nie jest tak naprawdę też sama jazda. To jest praca z trenerem od Psychomotoryki. Tutaj pozdrawiamy Marka Olszewskiego z Krakowa. Krakowa. Tak jest. Przy, Huber... przyjeżdżasz do Krakowa często? Tak. Przynajmniej w raz, miesiącu jest przynajmniej raz miesiącu. Tak. No. Jest w miesiącu. Przynajmniej raz w miesiącu. Przyjeżdżasz, przywozi cię ktoś. Albo wsiadasz w pociąg i no tak. albo w pociąg, albo ktoś mnie przywozić. No więc właśnie. Także to tu jest taka, taka, taka praca oprócz tego, a chyba nie ma dnia, gdzie, gdzie Hubert by przynajmniej godziny nie pojeździł na symulatorze. O to też miałem pytać, ale, ale no już sami odpowiadacie, więc to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo lekcje, ładnie z Waszej strony, bo nie trzeba zadawać pytań. Tak? Lekcje, symulator, lekcje, symulator, tak sobie. No i jak wiesz? Oglądasz on boardy. Zawodników, próbujesz ich wyciągać z tego jakieś własne wnioski. Tak bardzo dużo oglądam. Dużo oglądasz. Często ci się zdarza, że oglądasz onboard, słyszysz dyktowanie pilota i sobie myślisz, coś tu nie gra. Znaczy nie oglądam też za bardzo polskich onboardów. A rozumiem. Bo chcę się nauczyć, jak powiedzmy, układać samochód przed zakrętem do naszutrze, mhm. więc to nie są za bardzo polskie, polscy kierowcy, bo. W Polsce nie ma za wiele rajdów szutrowych, są tylko dwa. Bo, znaczy, no, tak naprawdę, jeden, e, bo jest rajd polski. No i teraz w rundzie RSMP jest rajd Elektrynaj. Tak. Na Litwie. Tak, na Litwie. Mhm. E, I tak naprawdę najwięcej jest estońskich kierowców, którzy jeżdżą bardzo szybko po szutrach. To prawda, to prawda. E, e, powiedz czy. Czyli, czyli podchodzisz z dużą pokorą do tworzenia opisu, chcesz się tego nauczyć, ale, ale bo na pewno też wiesz o tym, to na pewno Adrian by ci podpowiedział, bo ten opis to jest, to, to, to nie jest prosta sprawa, to jest podstawa. Przecież bardzo często jest tak, że oglądając jakąś relację z, aktualnie z Mistrzostw Świata, widzimy te największe gwiazdy, które zjeżdżają na metę kolejnego odcinka specjalnego, i tak naprawdę oni o niczym innym nie mówią. Potwierdź, Michał, oni ciągle mówią zły opis miałem, niepewnie się czułem, źle zapisałem, za szybko, za wolno. Oni ciągle mówią o tym opisie. Dokładnie tak jest. Opis to kluczowa rzecz w kluczowa, tym sporcie. Więc yy, cały rajd rozgrywa się przed rajdem podczas zapoznania. Jedziesz Hubert? No, czy znaczy, Ja jeżeli mogę jeszcze dodać od jasne. siebie, wracając sobie właśnie do tego Pucharu Europy. Pamiętam jak pojechaliśmy właśnie na rajd czeski Krumlow i, i, i zaczęliśmy opisywać yy, z Bartkiem Herbanem pierwszy odcinek, opisaliśmy ten odcinek i ja mówię do Bartka, co my tu w ogóle robimy. Stopień trudności jakby, jakby odcinków, który też jakby sezon układał się tak, że runda na rundę była coraz trudniejsza. I Ale czego praca, zaczynało która... ci brakować? Czego ci zaczynało Adrian brakować? Brakowało ci określeń, słów danych do, do warunków? Tak, no ten opis powiedzmy, który gdzieś tam wykorzystywaliśmy w Polsce do tej pory, gdzie gdzie droga była w miarę też czytelna, szersza, w zupełności wystarczał. Tam no, jechaliśmy też po terenie zupełnie zupełnie nieznanym i musieliśmy, jakby no, ten opis nie ukrywam przez sezon bardzo mocno ewaluował. Jednak. Jednak, widzisz. tak, musiały dojść nowe, nowe, nowe komendy, które lepiej zobrazują drogę. No też po to, żeby no, pojechać w tym pucharze dość szybko gdzie jechali, mówię, no miejscowi matadorzy. Ten takowani. opis to taki never ending story, taka niekończąca się historia. No, nad tym można pracować cały czas, cały czas, cały czas. No tu myślę, że tu Michał mógłby jeszcze więcej jakby dodać na ten temat, bo ma troszkę jeszcze większe doświadczenie, jeżeli chodzi o tą stronę Opisu. A przed tobą to wszystko, Hubert. Wiem. Przed tobą to wszystko. Ale to są fajne rzeczy, powiem ci. To są fajne rzeczy. Myślę, że lepsze niż uczenie się, powiedzmy, o liczbie atomowej kadmu. Na pewno. O, to tak. To tak. Ale, ale dobrze. Hubert, powiedz jeszcze, powiedz jeszcze na koniec, czy. Tak żartobliwie zapytam ciebie, bo w szkole grono pedagogiczne, oni się orientują, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja pasja, na pewno wiedzą. No, no wiedzą, niektórzy tam wiedzą. Ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą. No nie, nie odpowiedziałeś dyplomatycznie, muszę Ci powiedzieć, ale to ze względu na wiek. Ale, ale czy, czy, czy na to konto, no jesteś sportowcem, jesteś kartingowcem przede wszystkim i tak dalej. Jesteś zwolniony z lekcji wychowania fizycznego na to konto, czy nie? Nie. nie. ja wolę pójść na wychowanie? A wolisz być. Mhm. No to, 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 to dobrze. To Powiesz, może z matematyki chociaż zwolnią. <laughs> <laughs> Powiedz Hubert, czy, czy poza, rajdami, poza rajdami, jeżeli znajdziesz wolną chwilę i odejdziesz od tego symulatora, czy, czy, czy lubisz yy, uprawiać lub oglądać jakieś inne sporty? Coś cię pociąga? Tak, mnie ciągną. Jeszcze moja tak naprawdę druga pasja to są rowery. Rowery. I różne triki na rowerach, skoki, różne... Na przykład, jak są takie single tracki są w górach, czyli że się zjeżdża z góry i tak po różne chopki, utrudnienia, korzenie, czy ekstremalne. Tu... tak. To jeżdżenie na tych rowerach po tych poręczach i tak dalej i tam takie Nie, jakieś... to nie na poręczach. A nie, na deskorolkach to się robi zdaje tak. się. Aha. Znaczy też się robi to na BMXach, ale to, to co mnie kręci bardziej to jest w górach. Szybkość przy tym. Szybkość. Ech. Hubert, no Ech. Ech. No fajnie, no to tu to, to, to ładnie opowiadasz i, i taki dobry obraz, ilu kolegów w twojej klasie ci tak dzielnie sekunduje, tak szczerze kibicuje powiedzmy, dopinguje cię, tak, kibicuje. O. Tak szczerze to za bardzo to nie wiem. Eee. Dobre. Dobre. Czyli, czyli, czyli na przerwach, na przerwach nie ma tak, że mówią tak, ty opowiedz, jak to tam było, jak to tym się jedzie, coś. Nie no, owszem, czasami tak jest. Ale A to jest nie też jest... tak, że, Ej, ja to bym inaczej pojechał, da, dajże Też jest tak. No, też wszystko jest. jest, tak, jest. Zawsze są mądrzejsi, wiem. Ach. Wszystko jest. Znaczy, mm. nie ma tak, że po prostu, że nigdy się nie zapyta, zawsze się ktoś zapyta o coś, ale to nie jest jakoś często, że co każdy starczy coś takiego. Rozumiem, rozumiem. Czyli nie jest to tematem numer jeden u ciebie w klasie. Nie. nie, nie. Dziwne. A to może dobrze. A nie, dobrze. Rozsądnym też trzeba być czasem. I, to, 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 to rajdy nie są najważniejsze. Eee... Powiedział to Andrzej Górski, słuchajcie. W tym momencie prawie spadłem pod stół, ale w porządku. W porządku. Eee, mamy wizję, czy nie? Mamy, mamy. Nie możesz również <laughs> rzucić butelką. Eee, Michał. Rajd Żubrów. Michał, jest, 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 mamy 13 minut, 12 minut do końca audycji. A, 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 musimy zrobić inną jeszcze. Michał, Rajd Żubrów. Ile razy byłeś na Rajdzie Żubrów i w jakich rolach? Opowiedz. Dlatego, że pytanie wiąże się bezpośrednio. E, pytanie jest złośliwe. Jeden z Twoich przyjaciół to pytanie mi podsunął. Mianowicie ono dotyczy rajdu Żubrów edycji 2018, czyli ubiegłorocznej. Start odcinka Pitoniówka i. i no to też, żeby się opowiedział o tym, co przygotowaliście z grupą, którą byliście dla nadjeżdżających załóg na odcinku Pitoniówka. Pamiętasz? Nie wiem o co konkretnie chodzi, ale chyba pamiętam. Dobrze, to ty będziesz mówił, a będę kontynuował. Ile razy byłeś na żubrach i jak to, jak to się nie odbywa? Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, ile razy byłem na żubrach. Wydaje mi się, że przez ostatnie 15 lat, chyba na każdej edycji, jak nie więcej. Tak naprawdę dlatego się nad tym zastanawiałem, że w tym roku niestety nie będę, bo po raz pierwszy wyszła mi runda, ostatnia runda mistrzostw Polski cross country. I niestety muszę na nie się stawić i walczyć do końca sezonu. Natomiast we wcześniejszych rajdach praktycznie byłem zawsze w różnych rolach i w roli kierowcy, i w roli pilota, i w roli organizatora, obsługi punktu, obsługi punktu kontroli, także przerabiałem każdą z jakby funkcji na tym rajdzie i zawsze mimo ten rajd wspominam. Jeśli chodzi o roczny rajd, to yy, robiłem go razem z Miko Marczykiem, ze Schodą. Z Mikołajem Marczykiem, Szymonem Gospodarczykiem, i grupą i, ze Schody i z Rafałem, Rafałem Czawulą. Tak, tak. I Tak, tak. Poszliście do Gaździny Poławki. Poszliśmy do Gaździny Poławki i zorganizowaliśmy. Ona powie, super... że nie ma problemu, ino oddajcie. Ino oddajcie. <laughs> Robiliśmy jak zwykle super punkt kontroli czasu i puszczaliśmy zawodników z dużym humorem. No ale to nie wszystko, bo ty może nie pamiętasz. E, 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 mamy informację, że zafundowaliście startującym zawodnikom, kroiliście im osypka na plasterki i częstowaliście ich tym osypkiem. A wiem, że dla Włochów, którzy jechali tam w stawce, postaraliście się nawet o przedłużać prąd i kawkę im tam przygotowywaliście. Dokładnie tak, były bardzo różne atrakcje. Zakupiliśmy u pani giaździny osypki i częstowaliśmy. Myślę, że fajna promocja rajdu. Myślę, że tak i podobało im się to tym Bardzo. uczestnikom. Zaskoczeni byli i podobało im się. Tak. Pomimo, że stawali na starcie, na starcie tych, tych e, wszystkich prób. E, na razie na Żubrów tak się jeździ, że to się montuje takie ekipy znajomych, przyjaciół, umawiamy się, jedziemy powiedzmy i tak dalej. W ubiegłym roku byłeś ze Skodą, e, Mikołaj Marczyk był tam chyba pierwszy raz, e, a w poprzednich latach z kim jeździłeś? Wcześniejszych latach różnie było. Jeżeli startowałem z Tomkiem Grycem, to tworzyłem razem z, z zespołem raz czy dwa razy nawet z rzędu. Były takie rajdy, że tworzyłem to sam z ekipą przyjaciół, z żoną, ze znajomymi, więc zawsze było wesoło i zawsze profesjonalnie. Rozumiem. Rozumiem. Musimy dodać tylko jeszcze, bo ominęliśmy to, ale to ze względu na brak czasu, a to, to napomkniemy jednak po sprawiedliwości. Michał, od dwóch lat zdecydowałeś się, podjąłeś równolegle e, kolejne wyzwanie, startujesz w, e, w rajdach terenowych. Całkowicie inna branża, całkowicie inny sposób. Jak się, jak się odnalazłeś w tym wszystkim? Bo. bo Poprosili cię jako pilota, pojeźdź z nami w rajdzie terenowym, e, załoga, która gościła tutaj u nas e, w radiostradzie, wymień, to są państwo Goczałowie, państwo Goczałowie, tak, tak i ty jesteś pilotem jednego z braci Goczałów, który jeździ, Markia. Marka Goczała, no dobrze, ale ty masz 19 lat, wtedy miałeś 17 lat doświadczeń w rajdach normalnych, płaskich, w kraju, w Europie, nawet na świecie. I teraz wsiadasz do, do samochodu terenowego, ale tam, tam no całkowicie. No, sam powiedz, na czym to polega? Różnica. No, tu jest ciekawostka, i tu na pewno cię chyba zaskoczę. No. Bo nie z Markiem Goczałem zacząłem, bo z Markiem Goczałem w tym roku zacząłem. W tamtym roku wystartowałem w dwóch pierwszych rajdach Cross Country, i to było z Olafem Grabowskim. I to również był młody 18-letni chłopak, który świeżo zrobił licencję. A od dwóch lat wcześniej uczyłem go jeździć i razem jeździliśmy na torach szutrowych i jak już zrobił prawo jazdy i zdał licencję, to ojciec umożliwił mu start Rozumiem. w rajdzie i był to od razu Baja Poland, czyli runda Ta mistrzostw świata, świata. którą nome w debiucie jego i swoim wygraliśmy. A to chyba tylko dlatego, że obydwoje nie zdawaliście sobie sprawy z tego, na co się porywacie i co robicie. Szczerze mówiąc, zdawaliśmy sobie sprawę, bo tak naprawdę ja tak przeżywałem ten pierwszy start, że się do niego naprawdę mocno przygotowywałem i byłem tak przygotowany do tego startu, że gdy zobaczyłem przerażenie tych wszystkich pilotów przed startem, którzy mówili, że trasa jest trudna, że będzie ciężko się znaleźć, że będzie dużo błędów tam nawigacyjnych. Bo to jest głównie praca pilota, pilota... polega na nawigacji. na nawigacji. Nie na dyktowaniu opisów który wcześniej stworzył kierowca tak. jak Hubert, tylko mapa, książka drogowa. Nie wiem, czy jest jakaś pomoc w odniesieniu GPS-ów. Chyba nie wolno do nie końca ma. używać nie, tych nie urządzeń nie nawet. Wolno nie wolno używać GPS-u. Tak naprawdę zwykła halda, która odmierza odległość, E, oczywiście używa się ich tam więcej, tych HALD, nie jedną, bo jest, jest, jest ale to Michał, potrzebne. Ale Michał, halda odmierza odległość, to jest, to, to jest dobrze powiedziane. No tylko, że koła buksują bardzo często. i ta... E, ale tutaj haldy używa się z GPS-u. akurat. A, rozumiem, rozumiem. Tak, że ta halda jest jakby e, bardzo dokładna. Do, używa się takiej haldy, jaką organizator tworzy. Roadmug. Rozumiem. I tak naprawdę kontynuując, gdy dotarliśmy do mety pierwszego odcinka i jak widziałem to przerażenie ciągłe tych pilotów, że ten się zgubił, ten wracał, ja zastanawiałem się, gdzie była trudność tego odcinka, bo przejechaliśmy ją poprawnie. Rozumiem. I nie wiem, czy to ze stresu, nie wiem, czy to z nadmiernego skupienia, <laughs> przygotowania, ale tak wyszło. Potrafią pod takim stresem pójść ludzie do gabinetu stomatologicznego, że nawet nie czują bolesnych nie zabiegów. Czują <grym> Czyli nie bolało. Czyli nie bolało. E, e, a ty Hubert na rajdy terenowe jak się zapatruj, zapatrujesz? Tak szczerze powiedz. Nie no, na razie to mnie nie ciągną. Nie ciągną. Nawet, nawet nie próbowałem. Nawet nie próbowałeś. Nie na, razie nie, na razie nie próbowałem. Na razie chcę się skupić na rajdach samochodowych. Z jaką ulgą Adrian odetchnął teraz. Tak, dokładnie. Nie, myślę, że to też jest jakby no, ciekawe doświadczenie i, i e, uważam, że kierowca tak naprawdę e, rajdowy to powinien mieć no, takie wielorakie doświadczenie, i na takie nawierzchni, i, i, i asfaltowa, i szutrowa, i śnieg i błoto, e, więc no, myślę, że taki terenowy, tak, przejazd takim terenowym autem, to też mogłoby być jakieś tam ciekawe doświadczenie, ale, ale faktycznie może na razie skupmy się na ale, tym, co mamy Ale niezależnie od tego, co robicie, czym się zajmujecie, czy jak odbywają się rundy Mistrzostw Polski w rajdach samochodowych, mhm. to, to zdarza się, że razem z Hubertem jeździcie sobie oglądać? Byliśmy teraz w niedzielę, zresztą na rundzie Mistrzostw Polski tak naprawdę Hubert pojechał już z całym zespołem w poniedziałek, więc uczestniczył również w pracy mechaników. także to Ale z którym zespołem pojechał? Z Car Speed Racing, który obsługiwał Michała i Łukasza. I Łukasza Kabacińskiego. Hubert spędził cały tydzień z nami na rajdzie Polskiej. był podczas zapoznania, był podczas odcinka testowego. To się napatrzyłeś na to wszystko. Zastępował Łukasza w biurze rajdu. Także jest wdrażany w każde... nie, nie, nie wiem, czy to takie pedagogiczne fajnie. było, <grym> powiem ci, wiesz. Ale, Ale f... fajnie było. Powiedział, że było <grym> fajnie. <grym> I ten błysk wokół do tego. Ale tak. nie, naj, najfajniejsze jest też to, że brał również udział w przygotowywaniu samochodu. Gdzieś tam kręcił jakieś śrubki i tak dalej. Także no też kolejny ten element zbierania doświadczenia, żeby wiedział jednak, bo co tam się w tym zawieszeniu znajduje. Że jeżeli gdzieś tam trzeba będzie coś na, na dojazdówce, czy gdzieś tam później na szybko naprawić, żeby nie wiem, dojechać do serwisu chociażby. Dwa słowa Adrian, dosłownie o firmie, o zespole, która obsługuje was i przygotuje wam, przygotowuje wam samochód. Samochód, którym Huber startuje, a przy okazji też e, chyba ty, ty Michał, prawda? W tym sezonie, tak. Tak jest. Firma jest z? Firma jest z Cieszyna, Car Speed Racing, prowadzona przez Damiana Kargola. E, tak jak mówię, no chłopcy obsługują i 282, 208 2 i również tutaj Michała z Łukaszem Kabacińskim, tą Fiestę Proto, którą jeżdżą. Obsługują Szymka Żarłoka z Krzyśkiem Pietruszką, którzy, okay. którzy jeżdżą w Pucharze Opla Adama w Czechach. Też oczywiście z sukcesami. Dobrze. Pozdrawiamy oczywiście, gratulujemy. To jesteście zadowoleni z usług? Tak, jesteśmy tak, bardzo to, zadowoleni. To bardzo dobrze. No bardzo ja bardzo. nie ukrywam, mam bardzo też dużo rzeczy jakby z głowy ściągniętych. Które, 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 które Szalona które wygoda. Kóry... Szalona wygoda. Audycja nam się kończy, dobiega końca. Macie po. Oh, szybko przeliczyłem, niecałe 20 sekund każdy z was, żeby pozdrowić, kogo chcecie, gdzie chcecie, i jak chcecie. Ja pozdrawiam rodziców. O, wiedziałem, że od tego zaczniesz. <laughs> pozdrawiam rodziców, wszystkich bliskich z rodziny. No ogólnie całą rodzinę chciałbym pozdrowić. Konkurentów, kolegów w szkole wszystkich. 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 Dobrze, dobrze. Hubert to zdawkowo ujął. Pozdrawiam wszystkich. Ty, Michał. Uniwersalnie. Uniwersalnie. No cóż, ja muszę pozdrowić żonę, która jest wyrozumiała, i całą rodzinę, ale przede wszystkim. Wnosi te, swy... te twoje wyjazdy. Te moje ciągłe wyjazdy w tym roku ich było naprawdę wiele. Jestem ciągle poza domem, ale chciałem pozdrowić też wszystkich kibiców, którzy tam kibicują i trzymają za nas kciuki, bo bez nich nie byłoby sensu ścigacie. Dobrze, bardzo ładnie. A ty Adrian? No, kota tak od nie, serca. Tak no, od kota serca. nie mam, więc jego i pozdrawiasz nie będę, ale, <głos> <głos> ale, ale na pewno myślę, że chciałbym pozdrowić przede wszystkim przyszłych partnerów, którzy by chcieli dołączyć tutaj do, do nas i, i do współpracy z Hubertem. Rozumiem, rozumiem. No to powiem ci tak, tak, no no, Adrian pozdrawia przyszłych partnerów przedsięwzięcia. Dobrze, to, to, to jest marketing. To jest marketing, dobre. <laughs> e, bardzo Wam dziękujemy, że przyjechaliście. Przepraszamy Was za pierwszą godzinę, kiedy wizja zniknęła. E, no tak się zdarza, to, to, to siła wyższa. Gośćmi dzisiejszej audycji byli. Przyje, przyje, przyjeżdżający w prawie z Wrocławia, czyli z Ko, ko, ko Kobierzyc. Ko, 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 Hubert Laskowski, Adam Frankowski oraz nieco bliżej do nas miał spot Suchej Beskickiej. Zapamiętałeś miejscowość? A, ale mówię spot Suchej Beskickiej. <laughs> Michał Kuśnierz. Dziękujemy złożyć. Wam bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo. dziękujemy bardzo. My też Państwu dziękujemy i dobrej nocy życzymy. Andrzej Górski. Marcin Koczyba, program zrealizowała. Inka Siepracka. Dobranoc. Dobranoc.